Ja to pokroję. Koniec, cienko pokroję. Ja to... Nie! 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 Ja kroję! Daj. Ja kroję! Ała, ała! Kiedy piotrę mi wypadło? To dobrze. Ała, nie idę z blatu! Piotrę mi wypadł! Hejka! Hejka. Witam was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj będą kulinarne niespodzianki, ale z czymś nowym, czego jeszcze nigdy nie jedliśmy. Więc hardcore! Przegrzebki, moi drodzy! Przegrzebki małże świętego Jakuba! Na ogląda... A siłby zobaczyć. Naoglądaliśmy się Masterchefa i stwierdziliśmy, że pojedziemy do makro i nakupiliśmy wszystkiego, co tam było i było dziwne. Dzień dobry, masz mi kazał tu stanąć? Czekaj. A ci utrudnię! Lelelele! I co? Nie pogadasz! Strasznie blada. Nie, dobrze się czujesz? Nie! Akcja! Hana. Nie. A ja nie umiem przegrzebek robić, co sobie będziesz robić, co za kulinarne niespodzianki. No chodź tu do mnie, chodź. Ale i tak nawet szybciej przychodzi niż ty. Przegrzebki, które właśnie będziemy otwierać, żeby trochę rozmrozić. Powiem wam, że ich mamy fest, nie? Patrzcie, cztery przegrzebki. Nie, no jest sześć. Sześć przegrzebek po cztery dla Krzysia, dwie dla Marty. No przecież się rozmrażają, wszystko dobrze. A ty twarde są w środku. Ach, w dupie. Jak obserwujesz, jak smakują? Dla mnie będą smakować jak krewetki prawdopodobnie, ale... A jak krewetkowe pianki. Ja lubię tak bardziej wysmażone. Ja wiem, że ty lubisz krwista, ale... Ale nie, chyba krwista. Więc stałaś tutaj, jak ustawiałem ostrość, czy stałaś tam? Otwieram je, bo chcemy je trochę rozmrozić. To jesteś mądrzejsza, co? Mnie zawstydza. Chodź tu. Chodź tu. Mamy już utworzone przegrzebki, teraz... O, brawo! Krok po kroku, najpierw trzeba woreczek otworzyć, nie wolno smażyć w woreczku, wszyscy wiemy. Dowiedzieliśmy się, co się zmienia! Dzięki, kochanie. Ja bym smażyła w woreczku, nie wiem. Sorry. I kto tu kogo zawstydza? Ty czekaj. Chodź tu. Nastaw nos i wąchnij je. Śmierdzą jak... Przepraszam. That's got to be the best part I've ever seen. So it would seem. Wiecie, jak tak przewalają te ryby, potem posprzątają, to jak to tak w cieple potęsi się, to tak wali przegrzebka. Kutrem. O, taki spocony ten żeglarz. Mówiłam o kutrze, a nie... Okej, okay, więc my już sobie je będziemy rozmrażać, czyli dodamy tam ciepłej wody. I za chwilę wracamy i będziemy je smażyć. Marta będzie je smażyć. Makro je kupiliśmy. Marta będzie je smażyć, bo ja będę operował kamerą, więc... Specjalny gadżet do przegrzebków. Co do tych przegrzebek jeszcze? Masło, oliwa i czosnek. I tamta pietruszki. Teraz mnie widać. Panie Pelkowa, tak było. Tak było. Cały początek, wiecie, co było, jak wpisywaliśmy, jak się robi przegrzebki? No bo wiadomo, trzeba wiedzieć, jak się je robi. Jak wpisywaliśmy, to co wychodziło, kochanie? Przegrzeb! Głodny cholera. Ja też, ale mamy tylko 6 przegrzebek. Pojedzone. Ale kto kupuje? Kto sprzedaje 6 przegrzebek? Makro! A po drugie, kto je kupuje? My! Ile tego totinku? 2. Idzie była. Łupki czy ząbki, bo to zmienia dużo. Kampateria jest rozładowana, co mówisz, że wszystko jest gotowe? Jest ta, na górze. Gdzie? No gdzie? Na górze jest. No gdzie? No to wam wspieram. Co za czosnek? Kurwa! To jest młody czosnek. Posadziliśmy czosnek? Nie. O! Nie wyrósł! I nie wyrosłaś. To wiemy wszyscy! To moje artystyczne wyzwolenie. Kochanie, łap czosnek! Nie! A!
Nie złapał. To będzie satysfakcjonujący kadr. Patrz, patrz. Precyzja chirurga. Mam pokroić? Ja pokroję. Jak ci, jak już nie chcesz mieć żony, no to z palcami. Daj, ja to pokroję. Nie, ja pokroję, bo święci mi nie! Zostaw! Nie! Zostaw! Nie! Ja kroję, zostaw. Patrz, już kroję. O, już za późno, już ja. Nie, bo... Ja to pokroję, konie, to cienko pokroję. Ja to... Nie! Ja kroję! Daj. Ja kroję! Ała, ty piotr mi to dobrze. Ała, nic nie jest w lasu, Piotr mi wypadł! Konie, teraz? Tak tu będę siedzieć, bo mi Piotr wypadł, bo boli. Wiesz, jak ja cierpię teraz? Patrz. Tak to też by się poradziła. Kto to kogo tłamsi? Mi jest teraz przykro. Nikoli, ty wiesz... Upokorzyłeś mnie przez naszą publicznością. Ty wziąłeś całą resztę. Minimum 10 tysięcy obserwujących. Znaczy, wyświetleń. A może będzie więcej, jak udostępnicie. Pomożesz mi zdjąć nogę, bo naprawdę mnie boli. A ty cicho na chwilę. Nie mam mnie... Daj się mi skupić, bo się chwyciłabym się za gacie, ale nie mam mnie... O, mój Piotr. Ja ci już to potnę, żeby nie było. What the fuck? Biodro mi wypadło, ja nic, kochanie, weź mi na stół. Chodź, nastawić. Chodź. Widzisz, dmuchłem i się wyprostowało. Panie. No i patrz, jaki gruby tu jest. Zobacz. I potem będziesz mielić taki. Uwielbiam czosnek, ale nie tak. Chociaż kurde, lubię czosnek, no. Dobrze. Patrz. To, że bez patrzenia? Trzy łyżki oliwy i łyżka masła. Masłem na śmiarki. Dobrze. Się roztopi, to mniej więcej to będzie łyżka. O, jakie miękkie, jakie gąbkaste! Tyle przegrzebek. Nie, muszę sprawdzić, ile to kosztowało. Podam wam. Też jestem ciekawy, ile to kosztowało, bo nie pamiętam. Też się pamiętam, bo jak zobaczyłam przegrzebki, to nie miało znaczenia, ile kosztuje. Dobrze, włączam płytę, jak prawdziwy kucharz, mocno rozgrzana patelnia. Nie no, jestem w całości wyciągany z tych małż. Jeszcze latka pietruszki. Nie wiem, czy ona jest wysmażona, czy nie. Daj sobie? No. Ale czy jest czym zachwycać? Co, przypieczone trochę? Mhm. Są dobre, bo mi smakuje to masełko i tak dalej, wszystko spoko. Ale... Nie wiem, kiedy one są wypieczone. Nie wiem, jak one mogą wyglądać. Ja bym je tak przy rumieniu. Mnie to smakuje. Ale za te pieniądze to chyba bym się nie zdecydowała drugi raz. Często już wysmażone bardziej się nie da, bo będą spalone. Myślisz? Dobra. Spróbuję. Jak smakuje przegrzebka bardziej wysmażona? Identycznie. Nie ma różnicy. Znaczy, czuć taką rybą. Nie czuć owocem morza, tylko czuć taką rybą, no nie? To jest dla mnie taka kreweta. No krewety są bardziej chrupiące. O, no tak. Znaczy, mi to bardzo smakuje i na pewno będzie smakowało każdej osobie, która lubi krewetki. Jak są przesmażone na bokach, są takie gumowe.
Ale fajnie to spróbować, wiem jak to smakuje. No, już będę wiedział. Mhm. Smakuje mi to? Jest to za drogie. Jak ten film będzie miał 5000 łapek w górę, to bym padł taja z tymi. Z krewetkami? Z przegrzebkami. Znajdziemy przepis. Ale to będzie... Poprzedni pad thai był będzie... taki super i możecie go zobaczyć tutaj, więc zobaczymy, czy z przegrzebkami też będzie fajny. Dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia na następnym filmie. Tak. Zapraszamy was na nasze media. Zostawcie subka, będzie nam mega miło, jeżeli zostaniecie z naszą rodzinką tutaj na dłużej. I do zobaczenia. No i dajcie znać, czy jedliście te przegrzebki. Może jedliście, może wam smakowały, może wam nie smakowały. Tak. Podzielcie się swoją opinią w komentarzu, jesteśmy jej bardzo, bardzo ciekawi. A tymczasem do zobaczyska. Pa! I nie ma w sobie glazury. Ani gresu. Co to jest glazura? Glazura? Ja tylko kojarzę kafelkową. Nie, glazura to jest to, jak oni mrożą coś i to ma na sobie taki lód. Wiesz, zamarzniętą wodę. A. To jest glazura. A widzisz, to wiem coś nowego.